Witam serdecznie, Karol Da Costa, Mariusz Tomczuk, Natural vs. Cox. Mam nadzieję, nie muszę tutaj podpisów, kto jest kto, czego myślicie. Robimy setelnik. Przyjechałem do Macierzy, do Białegostoku, więc jak do Białegostoku, to musiałem znaleźć największego dzika w tym mieście. Chyba mi się udało. Ile ty nam waga, mówiłeś? 116 ponad. Ja cię kręcę, nawet nie wiem, jak to zapisać, ale chłop tyle waży, no, normalnie nie wiem. Dobra, poświęciłem się. Dzisiaj wyjątkowo, pierwszy raz w historii tego cyklu, poddaję się mojemu gościowi, w sensie on trening przeprowadzi mi. To będzie trening pleców, tak? Tak, tak. No nie wiem, no mam nadzieję, że mnie nie zabije. Jak mnie zabije, to przynajmniej oglądalny skoczy. Lecimy z tym. To przynajmniej będziesz miał co wspominać o świętach. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, jak to jest. Dopiero docenią. Jak umiera, to dopiero wie. Jak z muzykiem umiera. Ale wczoraj do mnie dzwoni Piotrek Borecki. Mówi, słyszałem, że z Karolem nagrywasz, tak? Ja mówię tak. Mówi, rozpisz mu kurwa w końcu cykl. Żeby to był Karol Da Costa. Wszystko mamy nagrane, Piotrek, nienawidzę. No prosił mnie, no Piotrek, pozdrawiam cię serdecznie. Lata temu, nie? Co ci mówiłem? Nagrywaj. No właśnie, chciałem to dzisiaj też poruszyć, bo ja tak naprawdę przyjąłem później pałeczkę po tobie, bo też się stałem takim mentorem i motywatorem dla innych kulturystów na przykład, a to właśnie przez tą rozmowę naszą, nie wiem, kiedyś to było... To było, no, też, czy to święta, czy tak? Też, tak, dokładnie. I parę lat temu Karol przyjechał i mówi, Maniek, wykorzystaj ten potencjał, czemu ty nic nie robisz, czemu cię nie widać, masz te swoje tytuły, to był, nie tam 15 czy 16 rok. Ja wtedy na Instagrama nie miałem. Bo to jeszcze było przed Tomczukową kanapą. Tak, i ty wtedy motywowałeś, mówi, kurwa, rób coś człowieku, rób, zgarnie, bo to trzeba coś robić. Ja zacząłem to robić, a później, gdzieś tak rok temu czy dwa lata temu, Big Mike'a tak samo motywowałem do tego, że zarabiał pieniądze przez internet. No kur... I tak muszę się porozciągać, bo mam problemy z tricepsem. I dzisiaj już trochę lepiej się czuję, a dojebałeś widzę od ostatniego razu. Coś tam trochę dorzuciłem, Jak waga? 96? 96 jest przeżegę. Bagatela. Ale to jaki teraz okres? Masz masowy czy... Ja cały czas delikatnie sobie dorzucam, bo co, no zawodów nie ma za bardzo. No ja tak samo też, myślę, na wakacje dopiero jakiś tam... Pro debiut, no właśnie, kur... To jest pro mordy, pro kulturystyki, że tak powiem, ekstremalnej. Czasami jest tak w tym cyklu, że wybieram kogoś, patrzę, kurwa, ale mały przy nim jest. No wiadomo, bo wybieram samych kozaków, czy Borecki, czy Karol Stuglik. Karol Stuglik to był w ogóle trzeci prost w Polsce ever, jak jeszcze była jedna federacja. Tutaj mamy obecnie PCA, nie? PCA? Nie słyszy mnie, ale raczej PCA. Federacji bardzo mocnej, szczególnie w Wielkiej Brytanii. No i co, przyjechał taki manik i to rozjebał. No to jak mam przy takim wyglądać? Jestem naturalem, moi drodzy. Najgorsze w tych przygotowaniach, bo to cały czas są przygotowania do tego debiutu, jest ta masa, kurwa, to masowanie, ludzie, masowanie jest po prostu tragedia. Ciężkim tematem. Jedzenie non stop przy żarty. Ja już nawet teraz jem tak, żeby na trening jak idę, to żeby prawie być nadczo. Widzę 2-3 godziny przed treningiem. Później nie da trenować. Nie da się rady trenować. Jak pasy się zebra, to brzuch mi tak, jak, aż wystaje, że jak miał się prawie zżyć. Okay. Czyli myślisz, że to nie ma innej drogi, że to jest jedyna opcja? No kurde, wiesz, ja nawet tam dużo nie jem, bo to jest 5000 kalorii tak naprawdę. No dużo, niedużo, nie? Ale na 116. Ale widzę, że to jest, wiesz, tak dla mnie optymalnie, żeby cały czas rosnąć, nie? I ta waga się zwiększa. No ale czy innej drogi nie ma? No jak może być ta droga? Ciężki trening, czyli bodziec to na pewno. I jedzenie odpowiednie, żeby wyżywić ten organizm. No tak, ale myślę, że mniejsza nadwyżka byłaby na przykład nieskuteczna, prawda? 4000, to ja będę stał w miejscu, bo będzie mi się spadało. O, widzisz. Pomimo tak tego, widzę, że mam jakiś tam dzień swój bardzo niskiej, no nic nie robię praktycznie, nie? Nie ma jakiejś tam pracy fizycznej, żebym te kalorie gdzieś tam tracił. Leżenie, praca na kompie, no to i nawet 4000 nie zrobi na mnie roboty. Catering zacząłeś, tak? Ale catering. To powiemy po seryjce. Ty, mister, a ile tu serii? Bo coś ciężar podejrzany, nie wolno lecić do góry. Teraz dwie rozgrzewkowe, teraz na pewno szybę. Ile? Dwie ciężkie. A, to kurde. Dobra. Ciężar podejrzanie, za wolno. No, za wolno. Ja już znam, parę razy robiłem z takimi gośćmi. Później się okazuje, wiesz, ty już zmęczony, oni rozgrzewkę kończą. Nie, no to dwie rozgrzewkowe, no.
Żarty się skończyły. Oficjalnie. Oficjalnie żarty się skończyły. Ale jeszcze w rozgrzewce dotrzymywałem ciężaru, jest plus. Ogólnie powiem tak, ja zawsze to co wydarzam dla osób, które przyjeżdżają na trening, jeżeli chcesz więcej, rób więcej, jeżeli chcesz mniej, rób mniej. Nie ma tutaj... Nie, wiesz, ja to też już wyrosłem z tego, żeby tutaj no tak, na siłę się siłować. Ale mam takiego, powiem ci, teraz partnera treningowego, że jak zobaczysz, że ja zrobię na przykład 12 ruchów, to on kurwa się 13 zrobi. O, widzisz. Tak się ganiamy. I co, na zdrowie mu to wychodzi? Kurwa, to dla mnie też nie wychodzi, nie? Ale razem, powiem ci, bijemy bariery jakieś tam swoje, wiesz, bo zazwyczaj trenujesz i mógłbyś już skończyć serię, dokładnie, ale tak wiesz, lecie. Że kurwa, kompens zrobił ten 10 ruchów, a mi już przy 8 już odcina tlen, a mi się nie, bo zaraz będzie pierdolił, że za słaby jestem, nie? I on później do mnie mówi, ty łyżek pizdę, to łyżek pizdę, nie? No i to jest ten podlaski, wiecie, humor, że tak powiem. Nie każdy to zrozumie. Nie każdy zrozumie, ale... Każdy pokocha. Kurwa, to jest najbardziej znany kulturysta z Biegostoku obecnie, myślę. I to tak jeszcze jest chyba... Jest paru tutaj u nas. Jest paru, ale jednak wiecie, no jest Modzelewski, jest Dave, ale jeśli chodzi o i tytuły i ten, no to jednak bez podjazdu. Ja tak często też myślę, że te pro to jest takie nieosiągalne, nie? Że tam pojadę i jestem kurwa od razu zepchnięty do tam gdzieś do jakichś końców, ale tak myślę sobie, że kurde, jak dobrze przepracujesz sezon. Dokładnie. Te proporcje u mnie nie są jakieś tam najgorsze. Nie no, ty zawsze byłeś genetyk. Jeszcze no, jak cię na zachęcie widziałem kurwa z 20 lat temu, jak mnie lepiej, to byłeś, był taki wiesz, fryzurka na te... 19. Dokładnie. Bo wiesz, teraz są lepsze czasy, gdybym ja teraz miał pewnie te 20 lat, to mi już się rozwijał i z trenerem. To ja to samo. No ja to i już byś miał trenera, żebyś miał treningi rozpisane przez Sebę Kota. Czy tam, dokładnie. Nawet czy tam jakby sam dostęp internetu. Nawet co, no dokładnie, czyli Moreckiego, Seba Koty, ten. Co jeszcze? Od Pauli pozowanie i na bikini, kurde. No wiesz, jak ja zaczynałem, to było tak. Jakiś tam dopiero wchodził internet, muzyka SFD, się SFD, KFD, nie? SFD, KFD to co? To jeszcze nie było. Muzyka się słuchała na Winampie. Tak, nie, ściągały się skazy. Skazy się ściągało z BitTorrentów. I szło się do sklepu z odżywkami. Pani dawała to kreatynę, Nutrenda, czy tam jakiejś innej firmy. No i co? I się rąbało z kumplem. I kumpel mówi, że może załatwić białko. Tylko to jest w formie paszy dla świn. Normalnie kurwa z tym, z świnią narysowana, świnia, worek 20-kilowy. Sobie podzieliliśmy to na pół, 10 kilo. No to jak ja miałem te 10 kilo w wiaderkach pochowane, to nie żałowałem sobie wtedy tego białka, nie? Bo tam białka to było około 100 gram na 10 gram tylko. No tak. Bo to ja pamiętam jeszcze dziś, wsypywałem taki kurwa cały kufel po piwie tego białka, zalewałem to wodą i tak kurwa, tak wiesz, no kurwa normalnie się siłowałem, żeby to wymieszać, nie? I tak uzdrowić się takiego gluta, kur, wypijałem się. A to się. Też było dobre, nie? Że nieważne jakby nie smakowało, nie, jak wierzyłeś, że kurwa działa, to musiałeś, to idzie, wjeżdżało. Słuchaj, najlepsze było to, że tak, rano się zjadło parówki, kanapki mama zrobiła, później bigos kurwa albo gołąbki, a później a po treningu musiała być pasza na świnie, nie? I po tygodniu jedzenia paszy tego. To kurwa o takiej wielkości wychodziły. Jak u świni. Zrobiła nam się opowieść, kiedyś to było, ale całkiem myślę przyjemna. Opowieści dziwnej treści. Dokładnie. Ty Mario, powiedz mi, jak tu ten, w tym roku sytuacja ogólnie w Białymstoku w związku z obecnym rokiem, nawet jeśli chodzi o branżę fitness, nie? Bo to my wszyscy w sumie jesteśmy trochę na nielegalu wciąż, nie? No wiesz, dzisiaj jesteśmy na siłowni, która normalnie powinna być zamknięta, tak? Dokładnie. Tylko są zorganizowane zawody, które wtedy jeszcze można było jakoś obejść, no ale już od poniedziałku. Tak, jest koniec. Niestety jest kurwa kaput. Wiesz, na mnie akurat fajnie to się zgrało w tym marcu, że ja i tak wróciłem sobie ze Stanów wtedy po zawodach i nie chciało mi się w ogóle trenować. No to dla mnie jeszcze lepiej było, nie? Ja sobie odpoczywałem, leżałem, ale już w końcu przyszła pora, gdzieś tam koło maja, że już zaczęło. Fajnie by było, fajnie było coś jednak porobić, nie? Bo już ta sylwetka tak wyglądała, że wyglądałem kurwa jak pół dupy zza krzaka i gość, który nigdy szlagi na oczy nie widział. No i tam jakoś sobie zorganizowaliśmy siłkę i Sylwester kurwa od 19 trzeba się ukrywać. Dokładnie. No nic, no imprezy trzeba zacząć o godzinie. Ej właśnie, ja nigdy tak długo nie byłem na melanżu. Ja przez Morawieckiego najdłuższy melanż życia. Nigdy od 19 do 6 to albo już dawno u mnie knockout był, albo do domu jechałem. Ja ostatnio, od 19 do 6 kurwa. Ja ostatnio byłem na wigilii rybiciowego teamu, bo to od 18. A, to już tam nie chcę wiedzieć co tam o, było. Ja poszedłem spać o godzinie 4, bo już nie miałem rady. Okej. Okay. Oni siedzieli jeszcze wszyscy w pokoju. I najwytwarsi
ja szedłem na 11 na śniadanie, to oni jeszcze siedzieli. Rozumiesz, w ogóle nie spali, ale trzy osoby w ogóle nie spały. Nawet. Master suplementacji, diety, wiadomo, no to na ten. Pozdrawiamy, Adam Rębić, Body Changer. Panie, a takiej liczby nie widziałem nigdy. No ale jest, jeszcze taki ostatni z jakością też nie jesteś. Nie, nie. Zgadza się. U mnie wiesz, zawsze na szczęście to jakoś nie jest najgorsze, ale przynajmniej ich. Tam nie wpierdziałem. Nie pierdolasz reszty. Syfu. To ty w ogóle na czystą Michę 5 koła to jestem pod wrażeniem. No jest czysto, czysto. No to jestem pod wrażeniem. O widzisz, obowiązki, wykrakaliśmy, a może właśnie spowodowaliśmy. Że nikt nie prosi o zdjęcie, a tu nagle pyk, foteczka. Ale to może trzeba to uwierzyć, to jest ta magia wagi, 116. Mniej ważył, to co za frajda z takim zdjęciem robić. A już 116 to co innego. Zdjęcia nie prosi, może no, sobie kamery, wiesz jak chodzi. Jak jest ta to aura fejmu, dokładnie. Teraz nie widzieliście, potrzeba, bo mówiłem stułę, kurwa, tylko zaproś mnie niby do zdjęcia. Dokładnie, bo tak za kostą kręcę, to weź coś tam. No. Wiesz, wynajęci statyści, każdy część daje. Siłka wynajęta, to nie tak źle w tym Białymstoku. Nie, powodzi się to. No. Najgorsze jest to kondycja. Mówię, się czuję jak kurwa swoje. O, widzisz, tak, to może tak. Tak się oddycha, no bo... ale to dotlenisz to mięso. Jak ktoś mi mówi, że wiesz, o kulturysta, to powinien być sprawny. Sprawny. Kurwa, weź, wynażdżaj się siebie 116 kilo i bądź kurwa. I bądź sprawny. Pewnie gdyby, wiesz, dorzucił kardio więcej. No ale to by nie byłoby sensu za bardzo jeść tyle, nie? Bo byś musiał jeszcze więcej jeść. Tylko to przepalam. No ale nie możesz się dziwić, no to jest taka specyfika tego sportu. No właśnie. Dlatego ja sobie trenuję, ale dłuższe przerwy muszę robić. Nie jest tak źle na razie, trzymam w miarę, trzymam się, z tyłu się trzymam, ale nie za daleko z tyłu, więc jest git. Jak sami widzicie, z Marią mamy taki kontakt, że gadka sama się klei, myślę, że parę ciekawych motywów poruszyliśmy, jeszcze poruszymy, zobaczymy co jeszcze przygotował. Ściganie się na ciężar z turbokoksem to nie mógł być dobry pomysł. Ale weszło ładnie. Zmieniłem, chciałem powiedzieć speed na speed. Tylko, że push-pulla robiłem normalnie, ale push-pull dla mnie sprawdza się idealnie przy redukcji. Okay. Przy masie, gdzie chcę się skupić konkretnie na każdej partii, gdzie liczy mi się rozwój taki całościowy w mojej sylwetki, gdzie nie mogę sobie pozwolić na to, żeby coś potraktować bardziej po macoszemu, czy na przykład bicepsy. I wiesz, przy treningu pusha na przykład robisz całą klatę, zajebiście, dwa ćwiczenia dodatkowe na barki, super, ale już zrobić triceps tam na koniec, czy biceps, no to już jest ciężko, nie? I dlatego no tak trochę... Trochę dostaje, nie? I przy klatce, tak, i tam 8 ćwiczeń, to nie mogłem tak naprawdę zrobić dobrze tych ostatnich ćwiczeń. No. Więc pomyślałem sobie, dobra, to na masie, gdzie muszę się skupić na każdej partii osobno, no to robię sobie typowego, czystego spita, partia na treningu. Okej, okay. No i dobrze. I tyle, no. No, tu właśnie widać fajnie różnicę właśnie w podejściu, w kwestiach właśnie kulturystyki ekstremalnej, nazwijmy to naturalnej. Ponieważ u mnie właśnie odwrotnie, zacząłem w końcu rosnąć, jak odrzuciłem, że tak powiem, wpatrzony w tych kulturystów na ten splity i męczenie buły. No. Jednak u mnie ta objętość, no wiadomo, z racji oczywistych nie może tak wyglądać, bo nie zdążę tego zregenerować na przykład. I tyle. No dla ciebie już na tym etapie zaawansowania to się nie dziwię, że no, wiesz, ten triceps musi dostać bezpośrednio. Tak, ja podchodzę do tego już bardziej na zasadzie takiej, co? W danym momencie będzie na mnie lepsze. Wiem, że na redukcję wchodzę, no. To razu przychodzę na push-pulla. A to jest ciekawe. Bo wtedy jest moment, kiedy ja już nie potrzebuję dawać impulsu do rozrostu mięśni, tylko bardziej stymulować te mięśnie. A powiedz mi, rośniesz jeszcze na redukcji? Czujesz, widzisz na przykład, że poprawę? Na przykład coś, wiadomo, bardziej... że widać poprawę, bo redukcja, tak. Ale myślę, że na twoim etapie byś zauważył, czy jest hipertrofia jeszcze jakaś. Szczególnie nie wiem, na pierwszych etapach. Zazwyczaj tak mi się wydaje, że jest, ale też może być powiązane z tym, że wiesz, spala się ten tłuszcz, no, dokładnie, wyrazistość poprawia się i może być ten... Chociaż uważam, że na redukcji ostatnio miałem większe bicepsy niż mam teraz. O, widzisz, i wiem, że za to samo mi wróci. O, widzisz.
To ciekawe, to jest ciekawe. No, no, ale może, to wiesz, może właśnie kwestia, że przemęczenia, nie? W takim razie? Też może być, no. No, że na ale teraz dużo odpoczywałem, no to też kwestia przemęczenia nie może wchodzić w grę. Plus robię te deloady tygodniowe, gdzie odpoczywam sobie od jedzenia i od treningu. Nareszcie koks, który robi deloady, bo ja próbuję to zastrzepić, tak? Mówię, nie, co ty, kurwa, nie, nie można no to, przerwać. Nie, nie. Wiesz, jak to psycha, jak to tak, kurwa ludzi. Tak, ja wiem, wiele lat też to samo ciągnąłem, nie, no nie było możliwości zrobienia kilkudniowego resetu, bo to było przeszkodowa no spadek, nie? No właśnie. Więc tracę wszystko. A teraz, tak jak mówię, no, ta świadomość jest zupełnie inna. Ja nie patrzę, co jest teraz w tym danym momencie, tylko myślę sobie, co będzie za jakiś czas. No ja wiem, że na przykład po 6 tygodniach takiego zapierdolu jest teraz, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby znowu wchodzić w kolejną fazę i znowu dalej ciągnąć kolejne 6 tygodni zapierdolu. Bo ten organizm jest wyjebany, wymęczony, kontuzje, ścięgna. Logicznie, ale wiesz dobrze, ile to kosztuje. Tak jest, no. Ile to kosztuje jakby człowiekowi, nie? Właśnie, tak, że no i to jest to właśnie doświadczenie, że ja wiem, że muszę. U jakiejś laski nawet ostatnio informacji, że ona pisała, że czy robisz przerwy? On napisał, że nie robi przerw, bo jeżeli coś kochasz, to dasz radę, powinieneś to robić, pomimo tego, że kto tam nakazuje ci robić przerwę, to ty wiesz, co jest dla ciebie lepsze. No uważam, że to jest głupota, totalna. No, ale wiesz, nic nie ujmując kobietom, to jednak mało znam kobiet, które naprawdę ćwiczą na tyle ciężko, żeby potrzebowały deloadu. Tak, to druga sprawa. Jednak robi 75% objętości, tak naprawdę cały czas. Poza tym wiesz, jak jest, no, zamknięte czy święta, to zwykle nie, że tak jak my szukamy siłki gdzieś otwartej, tylko sobie odpoczywają. To też jest trochę różnica podejścia, nie? Bo tym bardziej, że kobiety, to już jest czysta nauka, są przystosowane do znacznie większych objętości treningowych niż faceci na przykład. Więc tym bardziej, mało która laska tak naprawdę ćwiczy na tyle ciężko. Ale właśnie, miałem o to zapytać, jak z fitnesskami w Białymstoku? Mało lasek ćwiczyła, jak już jakieś ćwiczyły, to tradycyjny zestaw, bieżnia, brzuszki i do nie, domu. Nie, ogólnie dziewczyny są świadome, widzę tego, jak trenują, to jest okej. Okay. To nie to, że my jesteśmy tam gdzieś 100 lat za Murzynami z Warszawy, nie? No, ja jestem z Krakowa, więc tak, oczywiście w pozytywny sposób. Ale Alberto, ten od dwutaktu może się obrazić. Tutaj normalnie ludzie trenują, tylko może nie ma po prostu aspiracji zawodniczych dziewczyn, nie widziałem jakoś tutaj. Mhm. Była Edyta, która gdzieś tam przepadła, zniknęła dziewczyna. Ale dużo tak było, nie? Takich zawodników, już nawet nie mówię zawodniczych. No ale zobacz, ogólnie jak jest, że często jest tak, że dziewczyna 2 lata postartuje, coś tam osiągnie i nagle jest później, tak. Jest młoda, plus 20 lat, nagle ma zajawkę i wiesz, u nas to jest już, ty trenujesz pewnie z 20 lat, ja trenuję z 20 lat, u nas to nie jest chwilowe zauroczenie, że kurwa nagle pokochałem ciężary, będę startował sobie w zawodach, tak, nie? Tak, tak, a wiesz, Alaska 18 lat kończy, kurwa gdzieś tam poszła na siłownię, coś zaczęło się dziać, wzięła sobie trenera, jest zajebiście, nie? A po 2 latach, kurwa co? Jest, są przecież imprezy, studia i się zmienia, kurwa, mentalność. Plus, no nie, też jest tak, że jednak te kobiety przygotowanie znoszą znacznie gorzej, nie? Tam poniżej 15% zatłuszczenia już masz problemy z miesiączką, bo wiesz, tkanka tłuszczowa, estrogen. W każdym razie, no wiesz, nie jest takiego psiup jak u nas, to prawda. Dlatego my możemy napierdalać. Dokładnie. Jak mnie zrzucą za seksizm do ten odcinek, a mnie to za rasizm. No właśnie, rasizm, seksizm, to jest idealny odcinek do zrzucenia. Panie YouTube, to tylko żarty. A propos tych zawodników też warto wspomnieć to, co gadaliśmy o tych filmach czy coś, nie? Że jednak, kurczę, mało kto umie to, tak powiem, spieniężyć, mówiąc wprost, nie? Ten sukces na przykład. Te klocki fajnie się poukładały, to nie ma co gadać, no to na pewno. No to też trzeba potrafić, nie? No właśnie, dlatego, że ja jakoś tam potrafię usiąść i pogadać jak człowiek, nie? No jakby, to, wiesz, dlatego cię namawiałem, bo to nawet, wiesz, tutaj jak gadaliśmy, to po prostu, no fajnie się ciebie słuchało po prostu. Wiesz, dziki trener mówił, tak. Kiedy będzie Tomczukowa kanapa? I on powiedział, że ja byłem dla niego inspiracją. Bardzo możliwe, bo bardzo był ten. Ja mówię, no co, kurwa nie wierzę. On mówi, że jego kobieta, jak oglądała moje filmiki, to powiedziała, Tomczuk lepiej to zrobił. Że on chuj ją nagrywa. Że się drze, a że ja wiesz. A ja mam tak, że. No spokojnie. Spokojnie, zaczynam filmik i z biegiem trwania czasu zaczynam. Tak uwidaczniać tą swoją. Ale to widać było, złość, widać, nie? Było, szczególnie na początku, że inspiracja była. No, a najlepsze jest to, ja tam pamiętam, że później ci pisali, że ty się wzorujesz, tak, nie? Może ja się wzoruję. Ale to później jest kwestia popularności, nie? Bo no, dziki też w ogóle na tematy społeczno-polityczne teraz chodzi. Się, tak, tak, no. Bardziej. Ale ja lubię słuchać, on jest kumaty chłop, fajnie opowiada i fajnie to przekazuje. Tak, to prawda, pod względem na tego to też taki gość, który się dosyć późno zdecydował w ogóle na cokolwiek nagrywanie, a widać jaki potencjał miał, nie? Pozdrawiamy Bodzia, by the way.
dzikiego w sensie. No możemy jeszcze. A, jest fajna maszynka do ściągania ten. No. Zwykła maszynka, no po prostu. A ty normalnie co, nie robisz robocznego w ogóle? No, to się już troszeczkę wiesz, taki no, ugruncony trening, nie? To dobrze, uff. Nie robię może prosto, na prostowniki nic, tak? Bo jak teraz wiesz, jestem na tym... To nawet nie ma to zobaczyć. Spodziewasz się, co mi się dzieje, dokładnie. Wsiadam do samochodu, już jest... O, myślę, że nogi czy wszystko tam, te prostowniki pracują, te mają dobrze. Wiesz, chodzę do fizjo i jest tak, że... Ile razy chodzi? Raz tygodniu. Ja też właśnie, to też jest zajebiście. Ty jesteś taki newschoolowy, taki kulturysta ekstremalny, tak? To mi się podoba, deloady robi, do fizjo chodzi, takich ludzi chcemy pokazywać. Tak, no u mnie wszystko jest, wiesz, dopięte, bo... Wszystko musi współgrać. Ja jestem już też nie najmłodszy, swoje jakieś tam kontuzje przeszedłem i wiem, że trzeba się oszczędzać, nie? A ja? A teraz, wiesz, martwię się o to, żeby dalej móc... No, o to chodzi. Więc jest fizjo, więc jest deload, więc jest odpoczynek treningowy, jest też jakieś tam obcinanie kalorii po to, żeby takich rizom zaczęły pracować. I nawet ciekawostka, ostatnio ze 115 przez tydzień zszedłem 5 kilo przez tydzień, nie? Na 100 węglach jechałem, okay. Tego deloada. To powiem ci, że pierwszego dnia, w poniedziałek, jak wieczorem się kładłem do głowa spania... Bolała we mnie, czy kurwa, głowa bolała? Ja myślałem, że kołdry będę jadł, kurwa, aha, ale tak. Zasnąć z głodu. Gdzieś 700 węgli w niedzielę, aha. Szedłem na stówę już poniedziałek. To niezły wariat, niezły wariat. Kurwa, to ci powiem, że myślałem, że będę rano wstał, jak wstałem normalnie o 10, to o 7 już tego... I kurwa, myślę sobie, ile wypiję szejka białkowego z masą orzechową. Najesz się dużo, kurwa. No. No bo co, catering otworzyłeś, co? No tak. I jak to hula? Dobrze. Widziałem kurwa ten, na Polsce, inne miasta, tak, dokładnie. No. Jak ty to ogarniasz logistycznie? Po prostu gdzieś tam franczyza, czy jak to jest? Nie, że no, franczyzy nie wchodziliśmy. No. Mamy propozycje, cały czas franczyz do nas ludzie się odzywają. Ale nie chcemy tego robić z tego względu, że mamy jakość dobrą, produkty. I chcemy to utrzymać, dlatego wszystko cała produkcja jest... czyli tam jakieś komórki po prostu potwierałeś nie, tego? Nie, ja ci powiem wszystko. Okay. Wszystko jest, cała jest produkcja w Białymstoku. Tutaj wszystko się... rozwija. Najlepsze jest to, że od stycznia wchodzimy już na nową, większą halę, bo już tego jest tyle, że nie ogarnęliśmy tego w poprzednim miejscu. Jedzą ludzie w Białymstoku cateringi? Bardzo dużo. Bo wiem, że na zachodzie to, w sensie na zachodzie, no polski zachodzie, to jest popularne bardzo. Właśnie na razie, z racji tego, że tutaj zaczynaliśmy, Białymstoku mamy najwięcej klientów. Są jakieś cateringów? Takich full jest, kurwa, jest tego teraz full. Ludzie na Lot Tomczuka jest jeden, kurwa. Tak, no u nas jest ten plus, że wiesz, my nie oszukujemy na makro, nie robimy na przykład no, to jest liczenia mi... cebuli, kurwa, węgli czy tam z pomidora. Dla mnie to byłby albo minus. Z mięsa, te białko nie liczymy, kurwa, z ogórków nie kiszonych. Tak... Za dużo nie ma co wliczyć, no, ale... Mamy, jak mamy 50 gramów białka w posiłku, no to mamy 250 gramów mięsa, nie? Owi, tak. Owi. I tyle. Są trzy posiłki mięsa zawsze. Owi. Jeden z moich sąsiadów też akurat zachodził i mówi, że jadł wszystkie cateringi w Białymstoku i nasz jest jedynym, który już je od samego początku i bez przerwy. Okay. Tylko mówi, teraz robi dwa tygodnie przerwy, bo wiadomo, jak z każdym cateringiem jest, że musisz w końcu trochę zawsze się znudzić. To jaki tam dziennie koszt, jak już tam gadamy na tym, jeśli tak chcesz mówić? No tak. Kurczę, no przy najniższym to jest 40 parę złotych dziennie. No to wystarczy sobie policzyć. Nawet licząc ten największy, który ma 3000 kalorii, masz 8 dych, trzeba 9 dych dziennie, nie? Nie jest mało, spoko. Ale masz kurwa... Znaczy właśnie u mnie to też było właśnie dosyć dziwne, w sensie jak patrzyłem na te cateringi, że tam było aż podejrzanie tanio, a to musisz, wiesz, dowieść, tak, zrobić, zarobić i to na czego oni to robili? Pies zmielony z budu, jak to moja matka mówi. Który się nazywał, nie wiem, czy to się tak nazywał, ale promowali się nazwą, że 3 posiłki za 15 złotych. Kurwa, no to studenckie, ja wiesz co, nawet gdyby... Serek, bułka i co jeszcze? Ty i powiem ci, że nawet gdybym wybierał catering, na pewno nie wziąłbym takiego. No właśnie o to chodzi. Jest, kurwa, jakby, podejrzany. Jak nie masz, niech ci nie stać, to co sam gotujesz, jak cię tak, stać, no to jednak jedzenie musi być dokładnie, nie? Też tak nie, myślę. Kurwa, brać, ja wiele razy przyjechałem kiedyś, ta często była praktyka, że wiesz, aby taniej. Kurwa, wszystko aby taniej. Zazwyczaj z tego aby taniej i z chłopnia, że zaraz dokładnie, jest, trzeba dokładnie. Cyberpunk. 2077, Cyber Białystok, mordo, popatrz co tu się dzieje, patrz. Nie, w ogóle nie ma ciężaru, wszystko idzie z butli, Mariusz mi to pokazał, jestem w szoku w ogóle, że to takie rzeczy się dzieją, bo ja nie widziałem tego nigdzie w świecie. Dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że butli nie wyjebie. Tutaj sobie albo dopompowujesz, Karol, albo odpompowujesz ciężar. Na razie o kurę.
Ja cię kręcę. Dobra, ogólnie ruch jest taki, jakbyś robił z gumą oporową. Z kitu. Jezu, czułeś normalnego... Ten. Już bicep wczoraj zrobił. O, widzisz. Jeden trening z Dacostą i Tom czuł go out. Out, kurde, zweryfikował. Przyjechał, zweryfikował. Tak, zweryfikował. Jutro oddaj, możesz mi kartę przekazać, jak będę wracał. To jak odbiorę, to od razu tu jadę. Dokładnie. Ja to w ogóle w tym roku... To płytę robię. Co? Płytę robię. Płytę? No, następny. Następny rok, tak? No. Ty zrobisz karierę tak jak ten. Ugo. Jak ten Ugo się nazywa, ten bokser? Ten też czarnoskóry bokser. A Izu. Izu, Ugono, tak? Tak, no, no, no. A to on rap robił? Nie, ale karierę zrobił. No trochę zrobił, ale on, no Izu też ziomal. Kurwa, następne pozdrowienia. Tak, ja nie znam. Ale chętnie, z ziomem. Razem, to on jest z Nigeria, kurwa, raczej. Tak, ja jestem Angola, ale kontynent ten sam. Będę czekał z cierpliwością, ale masz gdzieś już piosenki? Tak, single zaraz będę pierwszego wypuszczał, no zaraz, no to myślę 52. Ale taka produkcja będzie ciekawa? Tak, to będzie wszystko fachowo, wszystko freska. To są moje, wiesz, jak dwie kochanki u Sokoła. Siłka i muzyka, to zawsze było dla mnie, wiesz. Zajebiście. To może ci pójść lepiej, kurwa, niż ta siłka nawet. Może prawdopodobnie. Ale wiesz, no, na pewno szybciej to będzie szło niż siłce, ale nie chcę by nigdy rzucić tego, bo trening to jest dla mnie, kurwa, wie. No ładnie, jeszcze pan zaskoczyłeś, nie? Fajnie. Jeszcze nie raz cię zaskoczę, mój drogi. No i dobrze. To czego ci życzyć, Mario? Na święta i na Nowy Rok? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, wszystko ma chłop. Ja już nic nie chcę, kurwa. Nie no, tak nawet ostatnio życzenia w treku robiliśmy i też pytanie, co byś chciał na gwiazdkę, na święta? Nie wiem, nie wiem jakiegoś tam... Tak samo wiołka moja pyta, co ci kupić? Mówi nic, kurwa, co mi jest potrzebne. Płomy kolejne, skarpety. Jakoś tak nie mam potrzeby, ja wolę nam dawać bardziej. Na jakieś marzenie? Na Nowy Rok? Plan? Postanowienie noworoczne? Kurde, marzeń też jakoś tam nie mam, bo wszystkie, które mam, są już praktycznie spełnione. Jakieś wyjazdy zagraniczne, to nie są jakieś wielkie marzenia, bo to jest do zrealizowania. Tego, nie? No ale wiesz, na ten rok cel, więc może być jakiś taki, nie musi być górnolotny. Gdzieś pojechał? Planowaliśmy Malediwy sobie wyskoczyć teraz, nie? Ale jest wszystko poblokowane. No kurwa. Moja wiolka tam szuka, kombinuje wyjazdy przez Berlin, kurwa, po nowym, bo chce 28 dolecieć, nie? Okej. Teraz o. Kombinuje przez, żeby do Berlina dolecieć samochodem, po to, żeby później wracać to też do Berlina. Okej. I wrócić z Berlina samochodem do Białego. Czyli nie będę na kwarantannie wtedy, nie? No tak, bo nie ma furą. No, no, bo będę wracał z tą furą, czyli prywatnie. Ma to się. A nie jakimś tam terenem. Zorganizowanym, dokładnie. I stamtąd. Ma to sens. I stamtąd z Berlina na Dominikanę. Drugi raz. Bo tam było zajebiście, jest ciepło. Wiolka jak tam, ćwiczy coś? Cały czas, zapierdala równo. Wiolkę pozdrawiamy też, dzisiaj same pozdrowienia. Tak, dzisiaj jest w formie dobrej, naprawdę, krótko się stara, tam zapierdala. Wczoraj od godziny 8 zawiozłem ją tam do jakiejś tam miała z włosami coś nie robiła. Później do pracy pojechała, odebrałem ją o 18. I jeszcze na trening. O, widzę. Także tak to jest. Z takim chłopem to wiesz, to jest presja ciężka. A teraz często tą presję na mnie wybiera. No i dobrze, to na tym polega związek, w sensie pozytywny ten, pozytywna motywacja. Dobra, tak jesteśmy przy związkach. Wyobrażasz sobie przygotowanie do zawodów, oboje, w jednym domu, nie? Ale i Wiolka to samo mówi, że nie chciałaby. No właśnie o tym mówię, bo to jest takie... To by było tego no, tak. Albo ostatni kawałek jedzenia, walka. Nie, to z jedzeniem raczej mogłoby nie być problemów. Bo wszystko Micha, nie? Wyliczone, ale tak no. Każdy miałby swoje, żeby podjadała z mojego talerza. No, ale już jest nauczona po tylu latach, że kurwa wie, wyliczone. Że nie można wsadzić ręki. Natural versus Cox. Turbo Cox. Natural. Cox, wiadomo. Mariusz Tomczuk. Mam nadzieję, że ja w tym. Jak to się nazywa? Melatonan na opaleniznę? Tak. No to właśnie. To Melatonan 2 czy... Ten wybrałem. Wiesz, aż tak dobrze się nie znam. Aż oczyście miałeś. No dokładnie, wszystko jest na ten. Dusza, serce. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Bo uważam, nam tak, dokładnie, to jest chyba najważniejsze. Dzięki, Karol Dacosta, Mariusz Tomczuk. Dziękuję. Siła żubra. Pyk. Pożegnanie z Afryką. Dokładnie, dosłownie przenośni.